Druk 366, projekt Komisji Zagospodarowania Przestrzennego. Proszę bardzo. Wpłynęła do nas budżetka, znaczy ostatnio kilka budżetek, więc jedną z pierwszych budżetek jest wniosek z Krajowego Banku Zawodowego na inwestycje budowa zespołu budynków mieszkalnych, prowadzenie garażu podziemnych, drogami wewnętrznymi, komisami postojowymi na działkach oraz wyjazdem poprzez drogę wyjazdową na działkę od ulicy Reduta. Opiniuje się pozytywnie wniosek dotyczący ustalenia warunków zabudowy dla wyżej wymienionej inwestycji pod warunkiem zapewnienia kryterium miejsca budowlanego na mieszkanie. I jak Państwo sobie tu życzycie, mogę ewentualnie przedstawić tutaj. Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie ten wniosek. Jak ktoś z Państwa życzy, to mogę dać tutaj budżetki do Trybunału. Zapewne kolega Mateusz. Mógłbym, że przewidzieć, które to części jakiej tam wysokości jest zawiązana. Znaczy to jest tak, na wysokości to jest mniej więcej jak jest na wprost ulicy Sabały, jak się wyjeżdża. Tam jest ulica do Sabały, dochodząca właśnie ta redukta. Jest na działkach w głąb tam, gdzie jak w dole leżą, na dole leżących jest inwestycja właśnie wniosek tutaj o te budynki. Tam jest już powiem, tam nie było dużo, to było chyba 6 kombinacji nasiennych, 2-3 poziomy. I tutaj jeszcze bym prosił w tym druku naszej uchwale, bo tam akurat jest napisane, nie jest, obręb 21 miesiąc. Myślę, że tyle. Obsługa komunikacyjna jest tutaj wypisana rozwiązaniem poprzez drogę wyjazdową na działkach, która się wyjazdowa od ulicy Reduta. Jest tam od tyłu istniejącego blokowiska. Od tyłu bloku będzie, jest droga wytyczona po tych poszczególnych działkach i będą tam prędy dojeżdżać. Jeżeli Państwo uważacie, że możemy wnioskować ewentualnie, nie wiem, czy o wybudowanie tamtej drogi, na pewno ta droga... Nie, bo pytam, bo poprzednie wnioski o WZ, czy wypie opiniowaliśmy również pod warunkiem przebudowy w drugi linów albo innego jakiegoś tam programu Reduty, żebyśmy tego znowu nie przyjmujemy jako czynnika finansowe. Nie widzę, stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę za tym druku 366.